Dzień dobry! W tym filmie pokażę Ci, jak krok po kroku założyć łąkę kwietną. No nie takie chwastowisko, ale taką prawidłową, ładną, piękną, kwitnącą i pachnącą łąkę kwiatową. Po co robimy łąki kwiatowe? Ano po to, żeby na przykład zaoszczędzić miejsce, nie wysiewając trawnik, który jest bardzo wymagającym, żywym elementem w naszych ogrodach. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany tym, jak prawidłowo założyć łąkę kwiatową, żeby się nią cieszyć, nie tylko w tym pierwszym sezonie, ale w następnym i kolejnym i kolejnym, to ten film jest dla Ciebie. Miłego oglądania! W swojej karierze zawodowej wysiałam kilka łąk kwietnych i nie zawsze one spełniały oczekiwania inwestorów. Raz nawet się zdarzyło, że nie dostałam zapłaty za to, że łąka kwietna według nich wyglądała jak chwastowisko. Jak uniknąć takiej sytuacji? Przede wszystkim musimy mieć świadomość taką, że wysiewane rośliny nie zawsze wyglądają tak jak na zdjęciach, a na opakowaniach łąk kwietnych nie mamy podanego składu gatunkowego. Jeżeli jest podany, to zwykle jest to kilka podstawowych i najbardziej dominujących gatunków roślin. Bardzo często na opakowaniach łąk kwietnych nie mamy podanej informacji, pełnej informacji, jakie nasiona jakich roślin się znajdują w składzie gatunkowym. Bardzo często bywa tak, że mieszanka nasion zawiera w sobie rośliny obcego pochodzenia. Nie są to gatunki rodzime. A czym skutkuje wysiewanie roślin obcego pochodzenia? Raz, że mogą być inwazyjne i wypierać rodzime gatunki. Dwa, mają inne zapotrzebowania na warunki panujące w ogrodach. Trzy, rośliny takie często się same nie wysiewają i nie pojawiają się w kolejnych latach. A jakie Wy znacie negatywne skutki wysiewania roślin obcego pochodzenia? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem. Po przykrej przygodzie niezaakceptowania łąki kwietnej przez inwestorów, bo po prostu im się nie podobała, jestem w stanie Wam powiedzieć, jak uniknąć takiego błędu, o czym Wam wspomnę pod koniec tego filmu. A ta łąka, którą teraz widzimy, to jest mojej własnej kompozycji, więc możemy sami też sobie skomponować ładną łąkę kwietną, która będzie nas cieszyła co roku. Zanim zajmiemy się doborem nasion łąki kwietnej, musimy przygotować teren. Teren pod łąkę kwietną musi być tak samo dobrze przygotowany jak pod trawnik. To znaczy, że ziemia musi być głęboko uprawiona, przejechana glebogryzarką i napowietrzona na głębokość około 20 cm, 20-25. Jeżeli chcecie wysiać łąkę kwietną na nieużytkach, to musicie ziemię i tak przygotować, bo zamiast łąki kwietnej w następnych latach będziecie mieli chwastowisko. Zamiast łąki kwietnej na nieużytki polecam Wam wysianie gryki, faseli czy łubinów. Roślin takich, które wzbogacą Wam ziemię przed kolejnymi zabiegami uprawowymi i posadzeniem czy wysianiem trawnika czy łąki kwietnej w następnych latach. Łąka kwietna wysiewana na nieużytkach, na nieprzygotowanym podłożu jest stratą czasu i pieniędzy. Wróćmy do przygotowania podłoża. Głęboko uprawiona ziemia powinna być oczyszczona z kamieni, gałęzi, kawałków korzeni i przede wszystkim z chwastów. Oczyszczoną ziemię powinniśmy pozostawić na 2-3 tygodnie i ją obserwować, jak wybijają nasiona chwastów i następnie ponownie ją uprawić i oczyścić z wszelkich niepożądanych roślin. Jeżeli tego nie zrobimy, to zamiast łąki kwietnej będziemy mieli chwastowisko. Przywiezienie nowej ziemi i od razu wysianie na niej łąki kwietnej nie załatwi nam problemu. I tak musimy odczekać, żeby wybiły z niej wszelkie chwasty. Gdy już ziemia jest odleżana i oczyszczona, to musimy ją wygrabić i wyrównać. Jeżeli chcemy obsiać duży obszar łąką kwietną, to teren powinniśmy ukształtować i wyrównać tak, by wytworzyć spadki. Spadek około 2%, czyli na metrze powinna być różnica w wysokości około 2 cm. Bez wyrównania i ukształtowania spadków zaczną tworzyć nam się kałuże albo przy obfitym deszczu po prostu nasiona nam pozmywa. Po wyrównaniu i wygrabieniu ziemi warto przejechać po ziemi lekkim walcem. Dzięki temu sprawdzimy, czy nie tworzą nam się jakieś zagłębienia, w których w przyszłości mogłyby tworzyć się kałuże. Gdy już ziemia jest przygotowana, to zabieramy się za wysiew. Na temat nasion za chwilę. Przed wysiewem warto ziemię jeszcze przegrabić, żeby utworzyły nam się niewielkie rowki, w które wylądują nasiona. Z
zwykle na opakowaniu mamy podaną powierzchnię, na jaką starczy nam nasion. By łąka była równomiernie wysiana, warto wymieszać takie opakowanie nasion z piaskiem lub z trocinami. Dodać po prostu tyle samo piasku czy trocin, ile mamy nasion. Dobrze je wymieszać i następnie zabieramy się za wysiew. Możemy wysiewać ręcznie, na krzyż, czyli dwa razy siejemy w tym samym miejscu, lub za pomocą siewnika. I też przejeżdżamy dwukrotnie na krzyż w dwóch różnych kierunkach. Wysiewajmy w taki sposób, by nam jeszcze trochę nasion zostało. To, co nam zostanie, podzielmy sobie na dwa. Jedną część dosiejmy teraz z ręki, a dzięki temu, że wymieszaliśmy nasiona z piaskiem czy trocinami, to widzimy, jak ziemia jest pokryta nasionami. A drugą część zostawmy sobie na ewentualną dosiewkę za około 2-3 tygodnie, gdy rośliny zaczną nam kiełkować i zobaczymy, czy nie zrobiły nam się jakieś puste placki, które warto by było dosiać trochę roślin. Po wysianiu delikatnie za pomocą grabi mieszamy nasiona z ziemią, a następnie ugniatamy walcem, udeptujemy lub za pomocą deski czy jakiejś większej dykty dociskamy nasiona do ziemi. Robimy to po to, by nasiona nam nie przesychały. Moją taką sprawdzoną metodą na szybkie kiełkowanie roślin i nie wysychanie nasion jest obsypywanie ich cienką warstwą torfu, który chłonie wilgoć i powoli oddaje je do nasion. Obsypując torfem, zabezpieczamy też nasiona przed ptakami, które lubią wydziobywać to, co przed chwilą wysialiśmy. Ponieważ łąki kwietne wysiewamy zwykle po to, by nie podlewać tego miejsca, dlatego warto taką łąkę wysiać tuż po deszczu i zaraz przed kolejnymi zapowiadanymi opadami deszczu, tak by po prostu to, co spadnie nam z nieba, podlało naszą łąkę kwietną. Jeżeli wysiewaliśmy nasiona po deszczu, a nie zapowiadają kolejnych, to warto jednak trochę zlać wodą i w następnych tygodniach, aż rośliny zaczną kiełkować, warto polewać wodą i dostarczać młodym siewkom odpowiednią ilość wody, tak by miały siłę na dalszy rozwój i wzrost. A co zrobić, żeby wysiana łąka kwietna była ładna i cieszyła nasze oko? Często bywa tak, że nasiona roślin, które wysiewamy, są jednoroczne. I by łąka kwietna wyglądała ładnie w następnych latach, musimy ją kosić, by rośliny, które już przekwitły, zawiązały nasiona, po prostu się wysiały. Czy łąkę kosimy raz czy dwa razy, to takie informacje powinny być podane na opakowaniu i to jest zależne od tego, jakie nasiona w mieszance łąkowej się znajdują. Bardzo często bywa tak, że na opakowaniu jest napisane, że łąkę należy kosić dwukrotnie w ciągu roku, ale rośliny, które znajdują się w mieszance, nie powinny być koszone, albo koszony tylko raz. Dlatego w następnych latach taka łąka już nie wygląda ładnie. Co zrobić, żeby taka łąka kwietna wyglądała ładnie w pierwszym roku, ale i w następnych latach? Powiem Wam, jak robią to Duńczycy, którzy łąki kwietne mają opanowane do perfekcji. Do mieszanki nasion dodawajmy nasiona bylin, szałwi, rudbeki, jeżówek i cokolwiek innego mamy. Dodawajmy nasiona bylin, roślin wieloletnich. One w pierwszym roku po wysianiu nie zakwitną, ale za to w następnych latach będziemy mieli przepiękną łąkę kwietną, trwałą, bylinową łąkę kwietną, która będzie naprawdę minimalnie wymagająca naszej uwagi i wymagała tylko jednego koszenia z początkiem wiosny. Dodatkowym plusem wysiewania łąki kwietnej z dodatkiem bylin jest to, że byliny dosyć szybko wybijają po zimie i zagłuszają wszelkie ewentualne chwasty, które chcą się wbić w ten piękny teren. Jeżeli nie mamy pomysłu na nasadzenie w donicach przed domem czy na balkonie, to śmiało możemy wysiać łąki kwietne. Tak wygląda łąka kwietna skomponowana przeze mnie. Dodałam nasion maku, rumianku, dzikiej marchwi, koniczyny, krwawników, słoneczników i już nie pamiętam czego. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Przyjemnej pracy w ogrodzie. Niech Wasze łąki kwietne wyglądają pięknie i kwieciście. Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam.